Siemanko, pozdrowienia z Istambułu, w Turcji. Powiem wam, że coś dziwnego się tu dzieje. Wszędzie jest policja, totalnie przeszedłem taksim, cały ten deptak i tak dalej. I wszędzie jest dużo, dużo, dużo policji. I pytałem się kogoś, o co chodzi, czy coś tu się dzieje, nie wiem, może i tak dalej, może warto zostać. Ktoś mi powiedział, nie, oni tak po prostu tutaj dla ochrony. Ja mówię, ale ochrony czego? No ludzie. Ja mówię, no ale dlaczego? On mówi, nie masz się o co martwić, to tylko tak teraz, dzisiaj. Trochę dziwna akcja. Tu z tarczami, tam dalej kolejne jednostki. Tutaj też, wzdłuż ustawieni. Wszędzie chodzą, tam po kolei mijałem chyba jeszcze z 5 takich tych. Dziwna akcja. Ciekawe, czy nie dostali jakiegoś anonimowego zgłoszenia takiego, że coś może jest planowane. Nie będę wymawiał tego słowa. I dlatego tu ich tyle jest. Także trzeba się stąd zmywać. Wiecie, w razie bo. Nie ma co lusić kosu, kusić losu. Mam co robić. Jutro ruszam swoją podróż, także się stąd po prostu zmywam. No, a ja dzisiaj luźny dzień. Troszkę sobie ponagrywać, coś wam pokazać jeszcze pięknego z Istambułu. Z miasta, które uwielbiam. Miasta, które strasznie podrożało. W Turcji jest taka duża inflacja. Ktoś mi pisał, że tu jest chyba 80% inflacji. Jak w Polsce wzrasta, nie wiem, czy tam 10 czy 20% do góry, to że tutaj wzrosła 80%. I jest tego pokrycie, bo widać, jak drogie jest jedzenie. Ale to o tym wam mówiłem w poprzednim odcinku. Ale naprawdę bardzo podrożało. I nie przesadzam. Ale kebaba jej za 50 zł czy za 40, to jest dużo trochę. No. Tym bardziej, jak tam w roku chodziliśmy i opowiadaliśmy, że to wszędzie takie tanie jedzenie jest. Totalnie. To nie. Było, minęło. No ale cóż. Kepsik z kurczaka zjedzony, ale na zdrowo, na talerzu z ryżem i sałatkami. Wiecie, nie mogę teraz trenować, to trzeba dbać o to, co jem, chociaż i tak uważam, że jem za dużo słodkiego tutaj, ale te tureckie ciastka po prostu są pyszne. Znaczy przynajmniej ja lubię, ale też bardzo słodkie. Tak samo turecka herbatka, tona cukru w środku. Ale mniejsza z tym. Ruszam właśnie w stronę Hagia Sofia, w stronę niebieskiego meczetu, w stronę Grand Bazar, bo ostatnio w 5 godzinach nie kupiłem prawie nic, co potrzebowałem, także trzeba iść kupić i będzie z głowy. A tych ludzi tu łowi ryby. Dobrze, muszą brać. Tylko one takie strasznie malutkie wszystkie. Nie wiem, co oni z nimi robią. Bez sensu. Jakieś śledzie. Ja właśnie na Grand Bazar, jak się wchodzi właśnie od dołu, od mostu Galata, o dokładnie, zwiesiłem się na chwilę, ale oliwki kolorowe. Właśnie. Sorry? Różne kolorowe. Ciekawie to wygląda. No, bo musiałem zdjęcie zrobić, właśnie jak się wbija tu od razu do dołu od placu, od meczetu, tu macie świetne i pyszne stoisko. Kurde, takich kolorowych oliwek też jeszcze nie widziałem.
jakiś czy taki rodzaj, czy czym się farbują. Może. Ale tu dzisiaj będzie ścisk. Jest niedziela właśnie. Pasta chili. Hello. Niesamowite, jak mi się to chce usypywać wszystko, żeby to ładnie wyglądało. No ale przynajmniej przychodzi klient, podoba mu się i kupuje. Ścisk jest niezły. Dla kieszonkowca idealna sprawa. Dzisiaj to jest taki ścisk na tym rynku, że się nie da po prostu ładnie. No tutaj jest taka luźniejsza ulica, ale też tu za bardzo nic nie ma, więc jest zamknięte. Ale przy tych głównych to po prostu masakra, no nie da się iść. Także jak będziecie tutaj niedzielę, odradzam. Byłem w piątek było spoko w miarę, ale niedzielę wam odradzam. W ogóle przed chwilą rozmawiałem z bazą. Wiesz, że już tak jest nakręcona tą podróż po Afryce, co będziemy robić. Wiecie, to będziemy brać RPA, wynajmujemy samochód taki 4x4 z namiotem na górze, na dachu i lecimy w trasę przez 4 kraje. Będziemy w sumie tak 3 tygodnie jechać. Także będzie naprawdę taka przygoda. Ja lubię z chłopakami tam podróżować. Podróżowaliśmy wcześniej po Europie, z bazą też, z Polem podróżowałem już w ogóle. W wielu krajach byliśmy razem. Poznaliśmy się w Birmie w 2019 roku, dokładnie. Gdzie w Kolumbii byliśmy, na Dominikanie. Gdzie my jeszcze byliśmy razem? No oczywiście Europa, no to wiadomo. W Kolumbii to 3 tygodnie jechaliśmy razem. Nie, zarobi się, bo my się świetnie dogadujemy. Także to jest najważniejsze. Wiecie, to nie z każdym można podróżować. Bo na przykład tak dobrze, jak ja się z Alą dogaduję w podróży, to po prostu złoto. To jest cud, że się można tak dobrze dogadywać w podróży, ale to znaczy, że ona, no to ona też była podróżniczką i ona wie jak jest. Ale nie z każdym się da. I z Polem mam to samo. Z Polem się dogaduję idealnie po prostu w podróży. Nikt nikomu nie wchodzi w drogę, każdy robi co chce robić. A jak trzeba iść na kompromis, to idziemy. To jest zarąbiste. Jak przed chwilą przed tym targiem nie dało się przejść, to wierzcie mi, że w 10 minut się zrobiło to. Ale ogromną kamerę. To w 10 minut się zrobiło. Nagle tak pusto, wszystko zamknęli. No, ale właśnie przed chwilą była modlitwa, że zamykali po prostu przed modlitwą, żeby iść się modlić. Już pewnie zamknięte będzie. A ja właśnie dochodzę w okolice Hagia Sofia. Chyba dzisiaj Hagia Sofia zamknięta jest, bo puszczają ludzi chyba tylko, żeby się modlić. Same kobiety od tej strony wchodzą. Oj nie no, w sumie nie same. No, dalej modlitwa wczoraj. Ale w ogóle nie ma kolejki do wejścia, także coś dziwnego. To normalnie to jest taka kolejka, że się wejść nie da. Się czeka z 2 godziny. Uwielbiam po prostu przechodzić to miejsce tutaj w mojej okolicy Hagia Sofia i niebieski meczet macie po drugiej stronie. Pamiętam, to był ostatni raz. Wchodzi się do środka i tak skarpetami śmierdział orzeszok. Taki żart. Znaczy to nie jest żart, bo tak było, ale takie wiecie. Może niektórzy by powiedzieli, że nie wypada tak mówić, no ale co. Śmierdzi skarpetami, no to mówię. Ten budynek też jest niesamowity. Kiedyś kościół, później muzeum przez długi czas, a teraz meczet. Jeszcze parę lat temu, jak byłem w środku, to można było tam zobaczyć. Jeszcze wtedy to było muzeum wtedy. No i można było zobaczyć jakieś różne malowidła, jeszcze takie, co było wcześniej kościół, ale teraz już całkowicie zostało usunięte. Zostało całkiem zmienione na meczet właśnie.
dużo fajnych odcinków z Turcji możecie właśnie zobaczyć na kanale u mnie z tamtego roku. Przecież od tego czasu za wiele się nie zmieniło, oprócz cen, jakie tutaj są. Zrobiliśmy naprawdę fajną serię. Żeby się nie chcę znowu powtarzać tego samego, żeby nie było. Także myślę, że lepiej się cofnąć i sobie tam zobaczyć. Myślę, że tymi odcinkami można zachęcić naprawdę, żeby odwiedzić Turcję. Turcja jest piękna. A w ogóle jak się pojedzie na przykład do takiej Kapadocji, ojeju, to jest niesamowite miejsce. Bo na przykład jak byłem na tych tarasach takich solnych, jak to się nazywa, Pamukkale, Lipo, przereklamowane. To dalej już są rozwalone, takie zaniedbane. Myślę, że na upartego można pojechać, ale jak coś, to lepiej odpuścić sobie, pojechać właśnie do Kapadocji. Tam jest cudownie. No i tu jest ten niebieski meczet. Modlitwy tam cały czas są jakieś teraz, ale ogólnie nawoływanie do modlitwy już było wcześniej, już było parę minut temu, gdzie z każdego tutaj meczetu dookoła śpiewali, a raczej się modlili. Ale teraz tam widziałem, że jakaś para wchodziła, chyba ślub mieli. Wchodzi do środka. Już nigdy nie widziałem, jak wygląda muzułmański ślub. Ciekawe. Miałem zaproszenie z Alą, jak byliśmy w Indiach, na jakiś hinduski. Ale w sumie nie było to za bardzo po drodze, żeby pojechać. A tam to podobno wesela robią grube. Może kiedyś będzie jakaś okazja pojechać jeszcze. Bo do Indii na pewno wrócimy, bo nawet ostatnio o tym rozmawialiśmy. O, tu idą właśnie. No właśnie, szli. No, czyli to nie ich ceremonia, tylko bo nie może tam zdjęcia zrobić. No i rozmawialiśmy właśnie o tym, że w sumie fajnie by już było wrócić do Indii. No, no ale na pewno w tym roku się to nie stanie. Myślę, że w przyszłym też nie. Może pewnie uważać to za 2 lata i może pokażemy też tą inną stronę Indii. Może bardziej południe. Bo północ już 2 razy wam pokazywałem, to przydałoby się teraz coś innego pokazać. Może do tego jeszcze Goa, ale tą ładniejszą stronę, bo ja byłem na Goa za pierwszym razem, ale to widziałem raczej tą słabszą stronę. A może właśnie zobaczyć tą ładniejszą wyspę Andamańskie w ogóle tam te rejony. Tak, że piękna Kapadocja, ale tego nie widziałem nigdy. Ciekawe, gdzie to jest. Muszę sprawdzić. No, na mieście troszkę się tak uspokoiło z ludźmi. Dużo osób w restauracjach, gdzie siedzi i tak dalej. Spokojna niedziela w Istambule. A ja do chaty, nie wiem, muszę sprawdzić, ile mam, ale myślę, 2 kilometry to lekko, jak nie 3. A jest taka fajna pogoda, że można się przejść. I co znowu? Znowu nie kupiłem spodni, także zakupy znowu się nie udały. Spokojnie, mam jeszcze 2 dni. W końcu może mi się uda. Nie no, jestem nieprzyzwyczajony kupować jakieś długie rzeczy, naprawdę. Totalnie jestem do tego nieprzyzwyczajony. No ale niestety, no, trzeba. W ogóle plan na Bliski Wschód jest naprawdę dobry i miejmy nadzieję, że to wyjdzie. Połapałem fajne kontakty z jakimiś lokalsami. Będziemy chcieli troszkę porobić tak jak na przykład Indie, że zrobiliśmy takie jakieś tematyczne odcinki, żeby o czymś to było, żeby opowiadać. Tematów nie brakuje w tych krajach, tylko najgorszą sprawą jest to, że nie wiadomo, czy ci ludzie będą chcieli rozmawiać. To jest jedyny minus, bo wiecie, no, ludzie się boją czasem, no i taka jest prawda. Ale tematów na pewno nie będzie brakowało i na pewno interesujących, z którymi was zainteresuje. No bo to jednak, jakby nie patrzeć, jest troszkę inny świat. Wiele osób ma obraz na temat tych krajów, do których lecę, jaki ma właśnie. No i chciałbym go troszkę zmienić. Jeśli tak będzie, jeśli będzie co zmieniać. Ale z tego, co słyszałem, to jest. Wcale nie jest w większości miejsca, jak sobie ludzie wyobrażają. I ja wam to pokażę. Wiecie, że u mnie na kanale zawsze jest tak, jak jest. Czyli pokazuję, jak jest. Jak jest syf, pokazuję, że jest syf i mówię, że jest syf. Jak jest fajnie, to mówię, że jest fajnie.
bez kolorowania, koloryzowania i tak dalej. Po prostu wszędzie jak się przechodzi koło tych restauracji i widzę zdjęcia tego jedzenia, to się zaściewa znowu jeść. Najgorsze jest to, że nie mogę teraz ćwiczyć i nie mogę też tak żreć cały czas, żeby się brzuch nie zrobił później. Nie po to się cały czas ćwiczy, żeby później mieć duży brzuch. Kratka musi być. Dla siebie. Pamiętajcie. Thank you so much. Patrzcie, jakie piękne niebo się robi. Ale niesamowicie to wygląda. Spotkałem właśnie przed chwilą jakiegoś Polaka, troszkę porozmawialiśmy. Jeśli zobaczysz ten odcinek, to serdecznie pozdrawiam. Bardzo miło się gadało. Śmieszna sytuacja właśnie, mówi. Zawsze się zastanawiałem, jak to jest, jak się spotka kogoś takiego z internetu, czy można normalnie pogadać, czy od razu nikt nie chce gadać. Ja mówię, w moim przypadku jasne, że tak. Jestem normalny. Mnie to zawsze tak śmieszyło właśnie. Mnie trochę denerwowało, jak ludzie, którzy wiecie, nagle gdzieś tam zasłyną w internecie albo coś, myślą, że są już nie wiadomo jakimi gwiazdami. Nawet nie pogada. A już sam nieraz na takich trafiałem. Pięknie się to prezentuje. Siemanko, to dzisiaj mój ostatni dzień w Istambule. Dzisiaj wieczorem ruszam swoją podróż. Ruszam w podróż, która potrwa 3 miesiące, ale się nie mogłem doczekać. Jezu, jak mnie ta Europa wynudziła, to sobie nawet nie wyobrażacie. Serio, no zobaczyłem parę fajnych krajów, parę fajnych miejsc i tak dalej. Nie mówię, że nie, bo tak, ale to nie moje, to nie moja zajawka. Europa jest za bardzo ułożona. Wiecie, jak tutaj jest, to jest takie, nie wiem jak to określić, ale sami wiecie, zresztą widać po tym, jak ludzi interesuje to, co się zwiedza w Europie, jak się zwiedza to na świecie. Po prostu, no tutaj trzeba było to odcinki robić, no trzeba, wiecie, to YouTube i mój kanał na YouTube, to jest mój biznes, to jest moja praca, dlatego te odcinki trzeba było wrzucać, ale po niektórych po prostu takie miały wyświetlenia, że aż się człowiekowi odechciewało. Ale ja wiem, jak to jest na YouTube właśnie. Raz się jest na górze, raz się jest na dole. I trzeba z tego dołka się też podnieść. Dlatego myślę, że tą podróżą przez kolejne 3 miesiące bardzo mocno podniosę ten kanał do góry. Mamy ustalone cele z moją ekipą. No i zrobimy fajnie. Zrobimy tak, żeby wam pokazać każdy z tych krajów z takiej strony, jak jest naprawdę. Wczoraj w ogóle trochę poglądałem sobie w Afganistanie. Różne jakichś dokumentów. No i zastanawiam się, jak tam będzie naprawdę. Ale jestem podekscytowany, że tam jadę. Tylko wiem, że będzie trzeba uważać. No będzie trzeba uważać na pewno. W Syrii to nie. Ludzie sobie źle wyobrażają Syrię, niż jest naprawdę. I uwierzcie mi, w Damaszku podobno normalnie imprezy są. I to widziałem na internecie, że jakiś tam festiwal też był i tak dalej. Syria naprawdę już idzie w dobrym kierunku, ja wam to pokażę. Liban, wiadomo, normalnie. Iran bardzo nawet. W ogóle założyłem teraz couchsurfing. Dostałem podpowiedź, żeby założyć sobie couchsurfing, bo dużo ludzi właśnie się odzywa, miejscowych, i chcą pomóc, pokazać coś, opowiedzieć i tak dalej. I założyłem i już się do mnie odezwali z Libanu, już 3 osoby się odezwały. Z Iranu już się ktoś odezwał. W Iraku już też kogoś mam. Także zarobiście. Ten jak śpi. Dobra, musiałem przerwać na chwilę, bo coś za bardzo wiało, a byłem zrobić tylko pranie. To są wszystkie rzeczy, które praktycznie biorę w podróż. W kolejnym odcinku, w tym pierwszym z podróży, z Pakistanu pierwszym, zobaczycie, jak spakowałem się w jeden plecak podręczny na podróż na 3 miesiące. Oczywiście wiadomo, no gdzieś tam po drodze, jak będzie trzeba coś wymienić, coś wywalić, kupić coś nowego, no tak się będzie robiło. Ale
zawsze pakuje się tak, żeby się mieścić w bagażu podręcznym, żeby nie dopłacać. No, jestem w pokoju. Trzeba teraz wyciągnąć rzeczy, wszystko sprawdzić, przygotować i się brać w podróż. Zostały 4 godzinki, za 4 godziny przyjeżdża po mnie taksówka. Mówicie, tutaj z przeczepu miałem zapewnione wszystko, transporty tam z powrotem i tak dalej. No i ruszam. Ale jestem podekscytowany. O! W Pakistanie byłem ostatnio 2 lata temu. Była świetna podróż, naprawdę świetna. Dostałem to, na co liczyłem. Było tak, jak, znaczy nawet nie było tak, jak się spodziewałem, bo nie spodziewałem się, że będzie aż tak fajnie. W Pakistanie po prostu dostajecie rzeczy za darmo. To wiecie, jak jest w Egipcie, jak ktoś się nauczy słowa za darmo, wszystko za darmo, a później płacicie 3 razy tyle. W Pakistanie, jak ktoś wam mówi za darmo, to macie za darmo. Po prostu jest od niego, że to jest prezent. I no, tam są niesamowici ludzie. I to samo wiem, że na pewno będzie w tych innych krajach. Jestem tego pewny. No. A was namawiam do tego, aby śledzić całą serię podróży wojownika nowych. Mam ustawione już też osoby, z którymi będę sobie trenował po drodze, w jakichś klubach. Dodatkowo oczywiście będziemy dużo zwiedzać, będziemy dużo vlogów kręcić. Tak wam mówiłem na początku, w październiku będziemy się starali, żeby było po 5 razy w tygodniu, listopad, grudzień. Będziemy cisnąć tak, żeby były daily vlogi. Wiadomo, to są najlepsze miesiące na YouTube. Także chcemy zrobić, żeby było fajnie. Będzie dużo fajnych tematów, dużo rzeczy do oglądania, także serdecznie zapraszam. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał. Lecimy po 400 tysięcy w mojej drodze do miliona. Już mam praktycznie 1/3 tego, co chcę osiągnąć, także bardzo się z tego cieszę. Dziękuję wam, że jesteście ze mną i bądźcie podczas kolejnej podróży. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Na razie. Trzymajcie kciuki. Z racji tego, że właśnie ruszam w kolejną podróż, chciałbym serdecznie polecić stronkę, na której znajdziecie wszystkie zniżki do firm, z którymi współpracuję. Oczywiście znajdziecie też do EZD, Białko Wojownika, które znajdziecie w każdym sklepie stacjonarnym w Polsce i online. Ale jeśli wejdziecie na rabatywojownika.com, znajdziecie wszystkie zniżki. Tak samo Golden Fox wydał nową serię produktów, zdrowych produktów, z których się robi szejki też. Także serdecznie polecam, dodatkowo znajdziecie tam na wszystko to, co cały czas właśnie wam pokazuję, reklamuję i te firmy, z którymi współpracuję. Także bardzo, bardzo polecam, odwiedźcie tą stronę i zobaczycie. Przejść tutaj przez ulicę to jest po prostu, nie wiem, osiągnięcie. No jest dobry, wpycha się każdemu, jeszcze po każdym krzyczy. Patrzcie to, teraz na autostradzie, na rondzie, pod prąd. Kto by jechał naokoło? Ale trafiłem. Ale nazwałem go samochód. Gazowe, to nie za fajnie wyglądają w tych rikszach. W tym mieście jest też Recny. I sobie myślę, w muzułmańskim kraju mają ulice czerwonych latarni? Zaraz się pożygam. Oj, jak jebie. Oj, fu, jak tu śmierdzi. No, brzygam się zaraz. A, to śmierdzi. Ja pierwszy, ale srod. O, i cyk. Następny gotowy. Jest herbatka z mlekiem. Why do people eat here tea with milk? Milk? Yeah, because there is tea with milk, yeah? It is called dudh pati. Dudh pati? Yes, dudh pati. Dudh pati. Okay. Smutny obrazek. Ludzie coś rzucają, a dzieciaki już grzebią. Szukają czegoś tam.
poszarpałem z frajerem. Chciał mnie oszukać, inaczej się umawiał, a inaczej mi mówił. Zaraz wam opowiem, idę siedzieć z pitem. Tu naprawdę wychodzicie tylko przez chatę. A tu wszędzie rośnie. Potato? Potato? Mięsko się smaży. A, takie kotleciki. Ale to mocno wygląda. Ja. Czekajcie, że wam pokażę. Właśnie to. Dobra. Będę szedł środkiem, będzie najbezpieczniej.